W środę, 1 grudnia, w Domu Narodowym w Cieszynie odbył się koncert pracowników Cieszyńskiego Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszonych gości. Koncert to urodzinowy prezent dla profesora Aleksandra Lasonia, kompozytora, pianisty, dyrygenta i pedagoga, od lat związanego z Cieszyńskim Instytutem Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Muzyczne życzenia profesorowi Lasoniowi składali artyści w jakiś sposób związani z jego losami. Dobór utworów również nie był przypadkowy. Przedstawicielką Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Sztuk i Nauk o Edukacji. Dzisiaj zebraliśmy się w Domu Narodowym, żeby uczcić naszego wybitnego pana profesora Aleksandra Lasonia, kompozytora, który ma wielki dorobek artystyczny i jest naszym wspaniałym profesorem. Na dzisiejszym koncercie wystąpią pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Zdarzają się okazje, żeby móc się spotkać. Szczególnie przy okazjach związanych z zaspokajaniem potrzeb estetycznych. Bardzo się cieszymy, że te sytuacje koncertowe mogą mieć miejsce i że przynajmniej z takiej okazji możemy być razem, chociaż przez chwilę. A okazja dzisiaj jest absolutnie szczególna, ponieważ dotyczy jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich, współczesnych, kompozytora, który i tu Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Instytut Sztuk Muzycznych ma szczęście ogromne, ponieważ w murach Wydziału Uniwersytetu Śląskiego pan profesor jubilat Aleksander Lason jest z nami od ponad 45, właściwie dokładnie 46 lat. I on właśnie jest bohaterem dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego koncertu, ponieważ w listopadzie ukończył 70 rok życia i postanowiliśmy z tej okazji właśnie zaproponować Państwu koncert, który już za chwilę. Postanowiliśmy zaproponować Państwu to spotkanie, a ja pozwolę sobie przede wszystkim przywitać w naszym gronie jubilata. Witamy bardzo pięknie, panie profesorze.